Schronisko PTTK Kudłacze to nie tylko miejsce, gdzie mogą odpocząć strudzeni turyści. To także miejsce, gdzie można poddać się uloterapii, innowacyjnej metodzie lecznictwa, która rokrocznie zyskuje wielu zwolenników. Uloterapia jest to, powiedzmy, miejsce, gdzie, tak jak u mnie, jest to odpatrzone z jakichś tam rosyjskich sposobów leczenia ludzi na wszystko. Można powiedzieć, że pszczoły, mieszka się z pszczołami w jednym budynku. Jest, tak jak w moim przypadku, mam domek, gdzie są 4 ule 20-ramkowe, czyli w sumie 80 ramek. I tam jest około 100 tysięcy pszczół, które właśnie i polega to na tym, że one są zasiatkowane i one wytwarzają powietrze i te mikrowibracje, które nam właśnie pomagają na nerwy, na spanie, a w tym powietrzu jest propolis, który jest bakteriobójczy, grzybobójczy. No człowiek go nie jest w stanie pozbierać, bo propolis, on zabezpiecza nam na zimę pączki drzew. No i ta pszczoła potrafi przynieść i to paruje, my to wdychamy i uodparniamy się. Na przykład mogę samo sobie powiedzieć, w tamtym roku nie mam czasu tu korzystać z tej uloterapii, ale byłem chyba ze 3 razy. Ani raz nie chorowałem na żadną grypę, chociaż u mnie dziewczyny chorowały. Turyści wiadomo, że cię zawsze mogą zarazić. W moim przypadku mnie nikt nie zaraził. Przez całą zimę byłem zdrowy. Jeśli chodzi o uczulenie, to tutaj nie ma to żadnego znaczenia, bo tutaj oddychamy tym powietrzem wytwarzanym przez pszczoły, a nie mamy z nimi bezpośredniego kontaktu. Także że tutaj to jest... Nawet uczuleni ludzie mogą z tego korzystać. Z uloterapii można korzystać najlepiej, jak pszczoła wtedy już jest rozwój, czyli od maja do września. I to jest takie wskazane. Później już one, wiadomo, trzeba je podkarmić i one muszą sobie też swoim życiem żyć, odpocząć, żeby później znowu na wiosnę być silnym i funkcjonować. 110 lat. Tyle w tym roku skończyła Ochotnicza Straż Pożarna z Zarabia. Obchody jubileuszu połączone zostały z poświęceniem nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego Iveco Euro Cargo. Uroczystość rozpoczęła msza święta w kościele na Zarabiu. Po Eucharystii nastąpił przemarsz na plac przed halę widowiskowo-sportową, gdzie przypomniano historię jednostki, odznaczono zasłużonych dla pożarnictwa druhów oraz oczywiście poświęcono nowy nabytek strażaków. W całej historii Ochotniczej Straży Pożarnej Myślenice Zarabie pierwsze wzmianki o zakupie ręcznej sikawki na podwoziu czterokołowym sięgają okresu 20-lecia międzywojennego, a dokładnie roku 1932. Zakupiono również wówczas węże pożarnicze i komplet mundurów dla całej sekcji. Kolejno w roku 1948 przez ówczesny zarząd zostaje zakupiona pierwsza motopompa pożarnicza wraz z wyposażeniem. Była ona jedną z pierwszych w całym powiecie. Nowy samochód kosztował 754 977 zł, z czego 450 tysięcy dołożyła gmina Myślenice. Niech służy nam strażakom jak najlepiej i wam, drodzy mieszkańcy. Już podczas pierwszych akcji ratowniczo-gaśniczych ten samochód został okrzyknięty królem Zakopianki, także niech służy jak najwięcej. W sobotę, 1 września w Męczarce z okazji pożegnania lata odbył się piknik rodzinny. W ramach tego wydarzenia przygotowano wiele atrakcji zarówno dla ciała, jak i dla ducha. Piknik został zorganizowany dzięki funduszom z inicjatywy lokalnej gminy Myślenice. Dochód z imprezy został przeznaczony na dalszą modernizację tamtejszej strażnicy. Dzięki inicjatywie lokalnej mogliśmy dzisiaj zorganizować festyn w Męczarce na pożegnanie lata. Pieniążki, które żeśmy otrzymały z inicjatywy lokalnej, pozwoliły nam na zakup fantów oraz na żywność na grilla. Dzisiaj dla mieszkańców Męczarki przygotowaliśmy wiele atrakcji. Jest dmuchaniec dla dzieci, speedball, będzie występ orkiestry dętej, krzywaczka Męczarka, będzie występowała wychowanka świetlicy wiejskiej Amelka Leńczowska, właśnie w tej chwili śpiewa. No i zabawę do białego rana. Pysznego grilla, fanty, picie, ciepłe, zimne napoje, ciasto, chleb pieczony przez gospodynię, lokalne wyroby. Myślę, że organizując taki festyn, mieszkańcy się zintegrują, wyjdą z tych domów, bo powiem szczerze, nasza miejscowość przeżywa teraz renesans. Zdolne, piękne i wytrwałe w tym, co robią. Takie są tancerki Akademii Tańca i Fitness Lady Fitness w Myślenicach.
Dowodem potwierdzającym te słowa jest przywieziony niedawno przez zespół Shine tytuł wicemistrza Europy walczony w Chorwacji podczas Mistrzostw Europy. Tancerki z Lady Fitness oficjalnie reprezentowały nasz kraj, będąc zawodniczkami kadry Polski. Mistrzostwa Europy były dla nas sporym zaskoczeniem, ponieważ pod koniec czerwca odbywały się Mistrzostwa Polski z jednej z federacji, gdzie dziewczyny zdobyły właściwie czołowe miejsca. No i w związku z tym, że zdobyłyśmy tytuły mistrzowskie, punkty pozwoliły nam, żeby zakwalifikować się na Mistrzostwa Europy. No właściwie wszystkie i solówki, i duety, i zespoły dostały się do finałów. Jeżeli chodzi o duety, najlepiej poszło Julce Senderskiej i Aleksandrze Siedleckiej, które uplasowały się na 6. miejscu. Natomiast jeżeli chodzi o zespoły, zespół Shine zdobył w kategorii show 3. miejsce, natomiast zespół Jet 4. miejsce i tak naprawdę to setne części punktów zdecydowały o tym, że nie było to podium, ale 4. miejsce. Dziewczyny, to taki wasz debiut na międzynarodowej arenie. Powiedzcie, czy to jest większy, czy mniejszy stres, jeżeli chodzi o turnieje? No dużo większy, myślę, bo jednak reprezentowałyśmy kraj i był to naprawdę duży zaszczyt dla nas. Bardzo fajnie się bawiłyśmy i naprawdę była to przygoda naszego życia. To było tak naprawdę zawsze moje marzenie, więc cieszę się, że je spełniłam i właśnie, że w tym roku mogłam pojechać na takie mistrzostwa. Rozpoczęło się głosowanie na zadania drugiej edycji Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego. Potrwa ono do 15 września. Głosowanie odbywa się wyłącznie elektronicznie za pomocą strony www.bo.myślenice.pl lub w specjalnie wyznaczonych do tego punktach znajdujących się na terenie gminy Myślenice. Lista punktów dostępna jest na stronie www.bo.myślenice.pl. Aby zagłosować, należy wejść na stronę www.bo.myślenice.pl, następnie kliknąć Głosuj online. Po kliknięciu nastąpi przekierowanie do kolejnego kroku, gdzie należy kliknąć Rozpocznij głosowanie. Kolejno wpisujemy swoje dane, zatwierdzamy klikając Dalej. Do wyboru pojawią się zadania ogólnomiejskie oraz zadania z okręgów i sołectw. Każdy mieszkaniec może zagłosować zarówno na zadanie ogólnomiejskie, jak i to ze swojego okręgu lub sołectwa. Po wybraniu zadania należy wybrać przycisk Dalej, a następnie podać swój numer telefonu, na który zostanie wysłany darmowy SMS z kodem weryfikacyjnym. Ostatnim krokiem jest wpisanie kodu weryfikacyjnego. Szczególnie przypominamy możliwości głosowania dla młodzieży, bo ja oczywiście tak samo jak w zeszłym roku, już młodzież od 16 roku życia mogła czynnie uczestniczyć w naszym Myślenickim Budżecie Obywatelskim. Jest to nowość od zeszłego roku, czy od początku budżetu obywatelskiego i myślę, że jest to jakby takie działanie prospołeczne, które mieszkańcy, młodzież może już uczestniczyć w działaniach na rzecz swojej miejscowości. Najbliższy weekend w Myślenicach niewątpliwie będzie stał pod znakiem tańca. Do stolicy powiatu zawitają bowiem najlepsze pary taneczne z całego świata, które rywalizować będą ze sobą w ramach Myślenice Dance Festival. To prestiżowe wydarzenie odbywać się będzie w hali widowiskowo-sportowej na Myślenickim Zarabiu. Jest to wydarzenie właściwie na skalę całej Polski. Pierwsze wydarzenie, pierwszy tak duży turniej w Myślenicach. Jest to Puchar Świata. Właściwie tak duża impreza jeszcze nie miała miejsca w Polsce. Po raz pierwszy udało nam się sprowadzić pary z Chin razem z prezesem Chińskiej Federacji Tańca. Podczas festiwalu zobaczymy po raz pierwszy w Polsce też Annę Melnikową wraz z Wiktorem da Silvą. Jest to ich występ show, które będą przedstawiać na gali wieczoru. Galę poprowadzi Iwona Pawlowicz, znana z telewizyjnego show Dancing with the Stars, Taniec z Gwiazdami. Informacje o samym turnieju znajdziemy na plakatach oczywiście rozwieszczonych po mieście, ale również na stronie www.mdfworldcup.pl. Tam też możemy kupić bilety, a same bilety też są dostępne w trakcie imprezy w sobotę i w niedzielę w kasach. Zapraszam wszystkich w sobotę od godziny 9 i w niedzielę od godziny 9 na Puchar Świata Federacji WDCAL w Myślenicach. Dziękuję ślicznie. 8
8 września, w dniu, w którym parafia Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Myślenicach obchodzić będzie odpust, o godzinie 20 w rynku odbędzie się koncert przeplatany wideomappingiem, czyli multimedialnym widowiskiem łączącym światło, obraz i dźwięk. Jako pierwsza na scenie zaprezentuje się orkiestra reprezentacyjna miasta i gminy Myślenice, a następnie folkowe zespoły muzyczne, wśród nich znany z programu Must Be The Music zespół Ino Ross.